więcej problemów starzył sobie choć się na właśnie na lewej stronie, po stronie Grosika. He's the life and soul of the party. He's a great character for us, and we're lucky to have him. You know, he's been for this season. I think he's got 5 goals and already in 14 games. So for us, he's a huge player. Potrzebowaliśmy zwycięstwa, graliśmy w tygodniu z Nottingham, bardzo ciężki mecz, wygraliśmy dzisiaj, potwierdziliśmy dobrą formę i trzeba się z tego cieszyć. Kamil schodził do środka często, wtedy ja miałem na przykład 2 zawodników i trochę ciężej się wtedy grało. Za mało egoizmów. To też pokazało później sytuacje, w których asystowałem, że lubię te asysty, no ale w takich sytuacjach powinienem strzelać na bramkę, bo to jest najważniejsze. No dzisiaj asystowałem, ale dziś mam do siebie taki żal, że 2 razy próbowałem podawać, a mogłem strzelać, ale no mówię, najważniejsze zwycięstwo i że udało się dograć 2 piłki do Bueno. I thought he was very good. He had a good chance in the first half where he probably could have scored, but Camille's been excellent this season. You know, for him to get another 2 assists today, we're really pleased with Camille. You know, for the way we played today, it was perfect setup for him to break and transition. And I thought he was good. Więcej problemów stwarzał sobie Hull City właśnie na lewej stronie, po stronie Grosika. Tam stwarzały się sytuacje, to tam było ciężko nam jakoś bronić, więc ale niestety no te 3 punkty dzisiaj zostają w Hull City. Z Krystianem Bielikiem rozmawialiście dzisiaj? Twardy facet w środku pola. A przed meczem rozmawialiśmy, życzyliśmy sobie tam powodzenia na kontynuację sezonu, więc Krystian jest w dobrej formie fizycznej, w reprezentacji na pewno jest dużym wzmocnieniem i z tego się cieszymy. Polish national team, he's the one who creates atmosphere in the dressing room. How is it here? Same, yeah, he's the life and soul of the party. Not that we have any parties, by the way, but no, he's a great lad. Teraz odpalasz ty fajerwery w szatni? No zobaczymy, co się dzieje. No, później się...